Hej, hej, z tej strony Dominika, karta wstępu. Witajcie na kanale Craftvena. W dzisiejszym filmie pokażę Wam kolekcję Bohemian Wedding od Mintai Papers i przygotujemy sobie razem dwie bliźniacze karteczki ślubne. Pełną prezentację nowości od Mintai Papers możecie sobie obejrzeć na poprzednim filmie, a tymczasem zapraszam Was na obejrzenie sobie w takim szybkim, dosłownie w skrócie, tej kolekcji, żeby sobie przypomnieć, jak ona się prezentuje w całości. Papiery od Mintaja, choć są przepiękne, mają oczywiście swoich zwolenników i nie. Niektórzy po prostu nie umieją z nimi pracować, ale to jest, słuchajcie, wszystko kwestia nauki, systematycznego skrapowania i takiego oswojenia z tymi papierami. One są bardzo wzorzyste, bardzo pstrokate. Na papierach od Mintaja się dzieje niesamowita ilość różnych rzeczy. Ale muszę Wam powiedzieć, że ja znalazłam na nie sposób i te wszystkie grafiki, właśnie na których się tyle dzieje, przełamuję sobie takimi stonowanymi kolorami, jakimiś takimi grafikami z rodzaju takich tekstur, w delikatniejszych kolorach. I zobaczcie na sam spód. Tak sobie jakoś utarłam, że mam zawsze okładkę i tylną okładkę w tym samym jakby, z tym samym motywem, a naprzód przełamuję sobie to białą karteczką i dodatkowo jeszcze na nią naklejam taki papier w bardziej stonowanym stylu. Tak jak tutaj widzicie, jest to taka przepiękna morska zieleń. Dodawanie tych białych rameczek jest właśnie takim moim sposobem na to, żeby przełamywać ostrość tych wszystkich grafik, a jednocześnie nie rezygnować z nich i zostawiając ich właśnie na tylnej klapce. Tak więc mamy tu wtedy takie połączenie, które myślę jest spójne i się generalnie bardzo ładnie prezentuje. Mogliście już wcześniej zobaczyć dwa odlewy z foremek Finabar i to są odlewy gipsowe. Wiem, że kiedyś był dostępny w Craftvenie właśnie gips. Nie wiem, czy teraz chyba nie jest dostępny, ale myślę, że jeżeli napiszecie do Marty wiadomość, to Wam chętnie taki sprowadzi. Ja ostatnio jestem rzeczywiście zwolenniczką tych odlewów gipsowych. Fajnie się z nimi pracuje, nie kruszą się tak, jak myślałam, że się będą kruszyć. I generalnie bardzo fajnie wyglądają, bo nie trzeba ich jakoś gessować, zabezpieczać i można po prostu z takim odlewem już sobie ładnie pracować. Tak, tutaj jest generalnie bardzo duże tempo tej pracy, przyspieszenie, żeby też ten filmik nie był za długi, bo robimy dwie karteczki. Jak widzicie, ułożyłam już całkiem sporą kompozycję, a zaczęłam sobie tak naprawdę od narożników, od lewego dolnego i prawego górnego. Diecuty się naprawdę generalnie świetnie tutaj spisują, oszczędzają mnóstwo czasu, nie trzeba tego wszystkiego wycinać, tak więc ja jestem team diecuty zdecydowanie, a te diecuty od Mintaja naprawdę mają bardzo dużo elementów i można z nich stworzyć naprawdę bardzo ciekawe i piękne kompozycje. Przy budowaniu kompozycji też jest bardzo ważne, żeby ją tak wyciągać na boki i na przykład ja, zobaczcie, to jak sprytnie wykorzystałam butelkę po szampanie, butelkę szampana w zasadzie i umieściłam ją w górnej części lewej strony kartki właśnie po to, żeby ją tak delikatnie podciągnąć do góry, żeby ona nie była taka nudna. Sizal się generalnie tutaj świetnie sprawdza, bo można sobie go podłożyć pod kwiatuszki i też dzięki temu te kompozycje kwiatowe dostają takiego świeższego wglądu, no i pięknie się po prostu prezentują, bo coś się jakby dzieje. To nie jest taki zwykły kwiatuszek, który leży sam sobie, ale właśnie pod spodem umieszczam dodatkowe diecuty, właśnie ten sizal i dzięki temu buduję kolejne warstwy, dzięki temu jest ciekawiej po prostu. Papiery z tej kolekcji są przepiękne, w ogóle bez dwóch zdań, ale kiedy przypatruję się właśnie tym wszystkim grafikom, nie wiem, czy w ogóle zwróciliście uwagę, ile detali mają właśnie obrączki, pudełeczko na pierścionek, w ogóle ten pierścionek, szampan. Mam wrażenie, że te grafiki w papierach scrapbookingowych weszły na taki troszeczkę inny poziom i rzeczywiście bardzo
przykuwają uwagę, że człowiek tak patrząc na nie chce doszukiwać się wręcz tych detali wszystkich. Generalnie tą karteczkę już sobie tak kończę ją i uzupełniam ją sobie właśnie tymi wszystkimi listeczkami, które znajdowały się w die-cutsach, a tutaj możecie zobaczyć, jak się ona prezentuje. Rzeczywiście wyszła mega grubaskowa. Pierwszą karteczkę mamy już gotową, więc zaczynamy drugą. I tutaj zobaczcie, użyłam już zupełnie innej ramki niż w tamtej poprzedniej karteczce. I ta właśnie ramka będzie mi wyznaczać cały kierunek budowania kompozycji. Tutaj ona ma takie zwężenie ku górze, ale to w ogóle nie stoi nic na przeszkodzie, żeby zacząć takie wydłużenie budować także od dołu. Dlatego użyłam sobie kawałeczka koronki, który także wydłużył mi dół kartki, a pod spód będę jeszcze układać taką piękną kompozycję z kokardką. Ona, zobaczcie, jest tak właśnie zbudowana, że ten kawałeczek koronki jeszcze wystaje spod niej i dzięki temu robi się już naprawdę ciekawie. Tutaj wykorzystam także szampana do tego, żeby wydłużyć kompozycję do góry i zobaczcie, jak już to się fajnie prezentuje. Mamy taką kompozycję, która idzie przez sam środek kartki i jednocześnie zwęża się ku dołowi i ku górze. Na sam spód dałam taką przepiękną grafikę z tortem udekorowanym kwiatami. Na to przyłożyłam też cudowną grafikę z łabędziami, ale oczywiście nie mogło tak, że zabraknąć samej pary młodej, więc przed tymi łabędziami jest jeszcze para młoda, a na nich są obrączki. I w ten sposób zrobiłam tą kompozycję. Teraz sobie w sumie tak chciałam jeszcze coś dołożyć, ale zastanawiałam się co, bo nic mi nie pasowało, więc po prostu przecięłam sobie kawałek grafiki, tej ze świeczkami i postanowiłam wydłużyć jeszcze kompozycję na boki, delikatnie, ale zobaczcie jak te świece przepięknie wpasowały się w całą kompozycję tej kartki. Ja sobie zdaję sprawę, że dzisiaj słowo kompozycja będzie nagminnie przeze mnie używane, ale to wszystko po to, żeby jeszcze bardziej pokazać Wam, jak to jest świetne, kiedy mamy do dyspozycji właśnie gotowe, już powycinane die-cutsy. Wystarczy je tak naprawdę udekorować jeszcze właśnie jakimiś koroneczkami, sisalem, no i także nie może zabraknąć moich kwiatów ręcznie robionych, które właśnie będą dekorowały tą karteczkę. Długo się zastanawiałam, w jakim kolorze właśnie użyć kwiaty i stwierdziłam, że dam białe, po to, żeby właśnie mi tą całą kompozycję tak rozjaśniały. Jak widzicie, tutaj mamy bardzo dużo bordo, bardzo dużo zieleni, przeplatanej złotem, ale gdybyśmy zaczęli nakładać na siebie te wszystkie po prostu grafiki i niczym tego nie separowali, byłoby to wszystko bardzo mdłe, więc myślę, że ten zabieg właśnie z koronkami, z jakimiś odlewami gipsowymi naprawdę się świetnie tutaj sprawdzi. No i już na koniec wykorzystam jeszcze taki arkusz z napisami, bardzo, bardzo go Wam polecam, bo tutaj napisy się powtarzają i można sobie stworzyć naprawdę bardzo wiele takich haseł do kartek. Ja tutaj wycięłam dwa, ale w rezultacie użyłam tylko jednego ze względu na to, że nie chciałam po prostu zaburzać tej kompozycji z napisem. Nie wyglądałoby to po prostu estetycznie, tak więc karteczki prezentują się tak. Zbliżamy się już do końca. Ja Wam bardzo dziękuję za dzisiaj. Jeżeli filmy Wam się podobają, oczywiście zostawiajcie komentarze, lajkujcie je. Będzie nam bardzo, bardzo miło. No i zapraszam także na moje media społecznościowe. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam, Dominika.